Żeby wygrać, przyjechali z drugiego końca Polski. Żeby pokonać stres, ćwiczyli przez 7 dni. A wszystko, żeby zabawić się i dostarczyć swoim dzieciakom niezwykłych wrażeń. Bo to jest program Chwila Prawdy. Zabawa dla nowoczesnych rodzin, którą poprowadzi Zygmunt Heizer. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich, którzy czekają z niecierpliwością na to, co dziś wydarzy się w Chwili Prawdy. Jak zawsze gorącą publiczność w studiu i widzów TVN. Dziś będziemy podróżować z południa na północ Polski. Zaczynamy od wizyty w Mikołowie. Syzyf, proszę państwa, wcale nie miał lekkiego zadania, ale rodzina Kucharskich też nie będzie miała lekko. Lubimy takie ciepło domowe, lubimy wychodzić na spacery, jeździć w góry. Przede wszystkim rodzinnie to robimy. Rodzinnie nigdy nie wyjeżdżamy na jakieś w czasy wakacje osobno. Na Śląsku mieszkamy od urodzenia w ponad 100-letnim domu, który niestety wymaga gruntownego remontu. Tutaj właśnie chodzimy do szkoły. Ja najbardziej lubię matematykę. A ja informatykę. To jest moje miejsce pracy. Do moich obowiązków należy m.in. to, aby nasze produkty, czyli naczynia jednorazowego użytku, zawsze trafiały do klienta. Joanna troszczy się o całą rodzinę, w związku z tym zrezygnowała z pracy, aby pomóc m.in. dzieciakom w nauce. To będzie ciasto dla mojej rodzinki, które się nazywa Tutti Frutti. Ale pycha! Moją pasją jest pszczelarstwo. Co prawda o tej porze roku pszczoły śpią, ale ostrożności nigdy za wiele. Słuchajcie, uwielbiam sport, lubię ćwiczyć, biegać i zdradzę wam słodką moją tajemnicę. Przez cały rok schudłam 25 kg. Z listy nagród Chwili Prawdy Stefan wybrał rodzinny samochód. Joanna zmywarkę Whirlpool, szósty zmysł. Dawid hulajnogę i dyskmena. A Tatiana narty z wiązaniami. To jest Paweł Szuszki. Paweł, myślę, że możemy zaczynać. Pawła, rozgrzewka. Natomiast teraz rozpocznie się właściwa konkurencja i chciałbym, żebyście bardzo dokładnie przyjrzeli się, jak ona wygląda. Zadanie polega na pokonaniu wyznaczonej trasy w kształcie ósemki na kuli do akrobacji. Zawodnik pokonuje trasę idąc po kuli. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy zawodnik spadnie z kuli, podeprze się którąkolwiek z rąk po wejściu na kulę lub opuści wyznaczoną trasę. No i teraz pytanie najważniejsze, to kto? Na kogo stawiasz, Tatiana? Kto by... Co? Mama. Mama. Będzie mąż. To jest zadanie dla ciebie. No, widziałam. Idziemy. Profesorze. Jeszcze raz. Powolutku. Co, momencik. Nie, bo ja tutaj... Tak, do przodu, najlepiej do przodu. No. I do góry. To jest pani Teresa. Pani Teresa, mama Asi. Asia da radę sobie z tym zadaniem? Raczej myślę, że tak. Zawsze była uparta, zawzięta, taka, że postanowiła, żeby to do końca doprowadzić. Ale wygląda na to, że jest osobą bardzo sprawną. No, raczej tak. Stawiamy i upartą. Na Asię. Tak. No właśnie, wykona to zadanie, jak sądzisz? Ja myślę, że wykonam. Tak? A co państwo myślą? Czy uda się Joannie wykonać to zadanie? Rozpoczynamy nasz konkurs SMS-owy. Na dole ekranu znajdą państwo wszelkie informacje na ten temat. Proszę się zastanowić i proszę wysłać do nas SMS-a.
Proszę Państwa, wszyscy chodzimy po kuli ziemskiej oczywiście, ale Joanna od tygodnia ma swoją trochę mniejszą, żółtą kulę prawdy. Powitajmy rodzinę Państwa Kucharskich z Mikołowa. Joanna jest osobą niezwykle utalentowaną, o czym wszyscy wiemy, rozmawialiśmy o twoich umiejętnościach kulinarnych, a tutaj, proszę Państwa, jest ewidentny dowód na to, że naprawdę potrafi robić cuda. Jest to, no właśnie, co to jest? Tort, ciasto? Tak, to jest ciasto kruche, zrobione specjalnie na ten program. Tak jak mówiłam, że no nie mogę się z tą kuleczką tutaj rozstać, więc zrobiłam. To znaczy, ciasto powstało po tym, jak już kula odjechała do studia, tak? Tak, właśnie. Było mi jej bardzo brak. To jest przykład tęsknoty za tą kurą. Z czego jest wykonana sama kula? Wszystko jest z ciasta i pokryte jest lukrem i lukier jest zbarwiony. Rozumiem, że zjadamy to wspólnie po dobrze wykonanym zadaniu. Państwo tak. Też są zaproszeni. Wszyscy. Dla każdego. Zaproszeni. To jest smacznego. Zadanie jest w sumie bardzo trudne. Jak wyglądały przygotowania do tego zadania? O tym dowiedzą się Państwo po przerwie. Naprawdę czarno. Tak, tak. Ja w ogóle nie mogłam się na tej kuli utrzymać. Nie mogłam złapać tej równowagi, bo to jednak najgorszy jest ten skok na tą kulę i utrzymać równowagę, a później już... Ile dziennie ćwiczyłaś? Oj, 10-12 godzin. Obliczyłam, że około 2 kilometrów dziennie. 2 kilometry na tej kuli dziennie? Ile tak. To jest tych ósemek? No, około 150. 150. Około 150. Skoki. Czy w tej chwili masz na nogach buty, w których będziesz chodzić po tej kuli? Tak, to są najlepsze buty. Chyba 20 par butów przetestowałam. Mhm. I te mają kauczukową podeszwę. One są naprawdę dobrze się trzymią. Co dzieciaki robiły, jak mama ćwiczyła? Próbowaliśmy też na kuli. No i co, udawało się? No, nie. Raz nie. A kto kręcił film? Wspólne dzieło? Czy tata? No tu ja przyjąłem pałeczkę. Trochę Dawid mi pomagał, bo również chciałem być uwidoczniony na tym filmie. Dobrze, to zobaczmy w takim razie teraz film. Zapraszam do oglądania. Oj, coś wielkiego Dawid z Tatianą toczą. Ujęcie pierwsze. Tak, tak, tak. No tak. No to teraz. No to był kolejny dzień. Tak, efektownie, no jest.
Zobaczcie, mamusia idzie. Ładna jesteś, mamusiu, wiesz? Szkoda, że nie chcesz ćwiczyć. Przyznam, że cały czas podziwiam uśmiech na waszych twarzach, bo to wcale nie było takie lekkie, ani proste, ani tak sobie od zadanie. To było mnóstwo wysiłku. Tak, zyskaliśmy nową przyjaciółkę, o którą ja byłem bardzo zazdrosny. Najtrudniejszy moment w całym zadaniu? Znaczy, tak jak mówiłam, no, sam skok na kulę i utrzymanie równowagi. Dobrze, już za chwilę ta najważniejsza próba. Teraz proponuję, żebyśmy zobaczyli nagrody. Zapraszam do nagród. I przypomnę. Stefan, rodzinny samochód, Skoda Fabia, kombi. Joanna, zmywarka. Tatiana, hulajnoga i odtwarzacz osobisty CD. Dawid, narty z wiązaniami. No i za chwilę kula ruszy. Poproszę o dobrą energię dla Asi. Zapraszam cię do siebie. Rozpoczyna się twoje zadanie. Przypomnę, zadanie polega na pokonaniu wyznaczonej trasy o kształcie ósemki na kuli do akrobacji. Zawodnik pokonuje trasę idąc po kuli. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy zawodnik spadnie z kuli, podeprze się którąkolwiek z rąk po wejściu na kulę lub opuści wyznaczoną trasę. Czy wszystko jest jasne? Proszę Państwa, za chwilę rozpocznie się ta konkurencja, w związku z czym kończymy konkurs SMS-owy. Czy potrzebujesz chwilę na przygotowanie tak, się? Tak, proszę. Bardzo proszę. Czy jesteś gotowa? Rozpoczniesz w dowolnym momencie. Joanno, to jest twoja chwila prawdy. Super, jakie to były emocje.
są wasze nagrody. Siadajcie. Cieszę się. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musisz podziękować przyjaciółce. Musisz jej podziękować, bo należy jej się to. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. To jeszcze tylko jeden dowód na to, że jak się chce bardzo, można wszystko. Warto było zgłębić tajniki żółtej kuli, by dojść po niej do wspaniałych nagród. A teraz jedziemy do Torunia. Rodzina państwa Mularz, Jacek, Barbara, Julia i Filip. Moja praca jest bardzo ciekawa, bardzo różnorodna. Pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przyjmujemy tam dzieci z problemami. Trafiają do nas też dzieci szczególnie uzdolnione. Moja córka Julia to prawdziwa iskierka. Jest wesoła, ma zawsze mnóstwo pomysłów. Chodzę do szkoły muzycznej. Najlepsza jestem z religii, z matematyki, z przyrody jestem też dobra. Gram na skrzypcach. I będę jeszcze modelką. Mój syn Filip jest dzieckiem raczej spokojnym, opiekuńczy, kochany. Mój mąż Jacek to człowiek wspaniały, kochający, bardzo dla mnie ważny. Jestem zastępcą wójta. Zajmuję się całością spraw związanych z funkcjonowaniem gminy. Zajmuję się sprawami kadrowymi, zamówieniami publicznymi, z zagospodarowaniem przestrzennym. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię swoją pracę, sprawia mi ona dużo satysfakcji. Bardzo bym chciała, żebyśmy wygrali ten program. Jeśli tak się stanie, Basia będzie właścicielką eleganckiej i energooszczędnej lodówki Millennium. Jacek wyjedzie ze studia nowym samochodem. Dla Julki mamy lalkę Barbie z domkiem i gry komputerowe. A dla Filipa klocki Lego, Harry Potter i kursy językowe na CD. Filip, będę miał do ciebie prośbę. Możesz podejść do tego stolika? Chodź. Wiesz co, jakbyś tak jednym paluszkiem popchnął ten żółty klocek do przodu. Ten żółty. Podobało się? Mhm. Ale wiesz co, Basiu? To nie jest to zadanie. To nie jest to zadanie. Teraz pokażę wam właściwe zadanie. Proszę za mną, dobrze? Chodźcie. Chodź, 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 Julka, tutaj. Uwaga, uwaga. Zostały jeszcze dwie kosteczki. I tak wygląda wasze zadanie. Zadanie polega na ułożeniu budowli z 28 kamieni domina. Po zakończeniu układania kamieni budowla musi stać przez 5 sekund. Dopuszcza się rozpoczynanie budowy od nowa w ramach limitu czasu. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy zawodnik przekroczy limit czasu, a budowla nie zostanie wzniesiona. Czas budowy 1 minuta 30 sekund. Niewątpliwie wymaga opanowania pewności precyzji. Pytanie, dla kogo jest to zadanie? Basiu, gdybyś miała podjąć decyzję, powiedz, ty czy mąż, kto ma pewniejszą rękę? Teoretycznie daje ci możliwość wyboru. Praktycznie zobaczymy. Na kogo byś wskazała? Na mnie. W takim razie to zadanie wykonasz ty. Dobrze, tak jak chciałaś, to jest zadanie dla ciebie.
imię Daria. Daria jest siostrą Basi. Mieszkasz gdzieś w pobliżu? Tak, mieszkam na osiedlu niedaleko. Przyglądałaś się, jak wyglądają próby przez ten tydzień? Tak. Codziennie byłaś? No, prawie codziennie. W tym zadaniu najważniejsze jest opanowanie drżenia rąk. Myślisz, że to się uda? Nie wiem, stres będzie na pewno straszny, ale mam nadzieję, że się uda. A jak państwo sądzą, czy uda się wykonać to zadanie? W tym momencie rozpoczynamy nasz konkurs SMS-owy. Wszelkie informacje na dole ekranu proszę sprawdzić i wysłać SMS-a. To już bodaj 10. wieża w naszym programie. Dosyć oryginalna i bardzo trudna. Jak sobie poradzi z nią Basia Mularz? Przekonamy się już niebawem. Teraz przywitajmy gorąco w studiu Chwili Prawdy rodzinę państwa Mularzy z Torunia. Muszę powiedzieć, że tylu haseł jeszcze chyba żadna rodzina nie miała i takiego dopingu. Jest tam jedno hasło takie o pewnej budowli w Toruniu, na której nie powinnaś się wzorować. I warto o tym powiedzieć. Krzywa wieża. Krzywa wieża w Toruniu. Jedyny taki obiekt w Polsce. Obiekt, który z całą pewnością trzeba zobaczyć, jak się jest w Toruniu. Tak, serdecznie zapraszamy. A ty się nie przyglądałeś. Ja nawet próbowałam wybudować na Krzywej Wieży, na progu Krzywej Wieży, moją wieżę, nie wierzę, ale się nie udało. Nie. Tam nie później ma już próbowałam wyłącznie tylko na prostych powierzchniach. Ważne jest nie tylko wiedzieć, jak ta wieża wygląda, dużo ważniejsze chyba jest wiedzieć, jak ją zbudować. Czyli technologia budowy. Kiedy do tego doszliście? No zaczęliśmy najpierw od papieru. Rozrysowaliśmy to na papierze, kombinowaliśmy też z obciążeniem, to znaczy... Masz coś wspólnego z budownictwem? Nie. To były takie teoretyczne rozważania, ale nawet liczyliśmy te otwory, które są wydrążone w kostkach i tam, gdzie było ich mniej, rozkładaliśmy je na zewnątrz, tam, gdzie są kostki najszerzej rozłożone. Zapraszam do obejrzenia filmu. Oto rodzina Mularzów. To jest Basia. Właśnie mozoli się nad zadaniem. A to ja, siostra Basi, Daria, tymczasowy operator kamery. No, Basiu, spróbuj, musi się udać. Zobacz, co mamy. Dobrze, Milczyn. To dzięki twoim skrzypcom. Noga mi w głowie spadła. Jak wędzowce. A Basia biedna ciągle ćwiczy. Nawet tutaj. Przed kościołem. No. Ludzie na dworze nie jest najpiękniej, ale chodźmy. Ja muszę odpocząć. Muszę odpocząć. Chociaż nie ma już śniegu, toruńska staruchka nadal jest piękna. Najbardziej znany toruński zabytek, Krzywa Wieża. Rozsypała się. Prostej wieży nikt nie wybuduje. Młody sześciolatek ćwiczy czytanie. To ja. Kotek. Kotek ma wełnę. Widzę, że ci się przewracają, więc chyba trzeba je uwnać. Nie kilać to mężysty. A dzisiaj dosyć. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that same.
dzieci, na urodzinach jest Basia, klocki do mina. To my! To już niestety koniec tej historii. Mam nadzieję, że Basi się uda. Wszyscy zawodnicy, którzy biorą udział w chwili prawdy, mówią jedno. W pewnym momencie przychodzi kryzys. Ma się dość wszystkiego, odchodzą z głowy nagrody, program. Nie chce nic więcej robić. Też miałaś taki moment. W trzecim dniu a to zdecydowanie. Zwykle bywa trzeci dzień. Tak zwykle bywa. Po okresie, kiedy już ustaliliśmy technikę budowania, kiedy zaczęło to wychodzić, nawet wychodziło bardzo fajnie, nagle po prostu przestało. Nie udawało się. Za każdym prawie razem się wieża rozsypywała. Co wtedy zrobiłeś? Razem z moją siostrą Darią poszłyśmy właśnie na spacer po Starówce. Pełny relaks. Tak, po prostu musiałam się zrelaksować. Wieczorem maseczka na twarz. I spokój. Proszę tak. Państwa, jeśli chcą Państwo wiedzieć, na czym polega tajemnica budowy prostej wieży z Torunia, zostańcie z nami. Teraz reklamy. Witam Państwa po przerwie. Już za chwilę Basia Mularz zbuduje coś, co przejdzie do historii. Będzie to prosta wieża z Torunia. Technologia budowy tej wieży wcale nie jest łatwa. Zwykle wieżę buduje się tak, że klocek stawia się na klocku, to wędruje do jakiejś wysokości, potem się przewraca albo nie. Tutaj nie da się tak zrobić. Niestety nie. To jest taka wieża, która w pewnym miejscu, tym najszerszym, jest bardzo, bardzo rozłożysta, więc doszliśmy w trakcie tych naszych rozmyśleń na temat sposobu do tego, że trzeba to robić etapami i poszczególne elementy składać osobno. Dopiero później składać je już na ten klocek jeden. Całość z tych segmentów zbudowanych? Są trzy segmenty właściwie. Jest jeden segment budowany na stole, drugi na stole, a trzeci z nich, ten środkowy, jest budowany po włożeniu tego pierwszego segmentu na ten stojący klocek. Niedługo to obejrzymy. Zapraszam do obejrzenia nagród. Przypomnę, Barbara Chłodziarko-Zamrażarka. Jacek, rodzinny samochód Skoda Fabia Sedan. Julia, lalka Barbie, domek i kuchnia oraz gra komputerowa Jazz i Faust. Filip, klocki Lego, Harry Potter, zamek oraz kurs językowy na CD. Budowa za chwilę się rozpocznie. Bardzo proszę o dobre życzenia dla Basi. Zapraszam cię do siebie. Rozpoczyna się twoja konkurencja. Zapraszam. Przypomnę. Zadanie polega na ułożeniu budowli z 28 kamieni domina. Po zakończeniu układania kamieni budowla musi stać przez 5 sekund. Dopuszcza się rozpoczynanie budowy od nowa w ramach limitu czasu. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy zawodnik przekroczy limit czasu, a budowla nie zostanie wzniesiona. Czas budowy 1 minuta i 30 sekund. Wszystko się zgadza? Tak. Wszystko jasne? Za chwilę rozpocznie się to wielkie budowanie, w związku z czym kończymy nasz konkurs SMS-owy. SMS-y stop, proszę więcej nie przysyłać. Basiu, zapraszam cię na miejsce. Muszę się przygotować? Tak, bardzo proszę.
przygotuj sobie kamienie. Przypomnę, że czas wystartuje w momencie, kiedy usłyszysz gong. Czy jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. Basiu, to jest twoja chwila prawdy. Niebezpieczny moment. Był moment, kiedy spadł ci ten klocek. Serce zamarło. To są wasze nagrody. Jacek. Proszę bardzo. Powiedziała o sobie, jestem konsekwentna, wytrwała i zawsze realizuję zamierzone cele, nawet jeśli to jest bardzo, bardzo trudne. Powiedziała i tak zrobiła. Imponujące. My tymczasem jedziemy jeszcze bardziej na północ, do Olsztyna. Takim pojazdem w chwili prawdy jeszcze nie podróżowałem. Szybko, jak z bata strzelił, znaleźliśmy się w Olsztynie. Harcerstwo to moja pasja. Z harcerstwem jestem już od najmłodszych lat i zawsze będę harcerzem. Uwaga rodzinka, baczność. Spocznij. Baczność. Adam Enduj. Melduje rodzinę Jegierów. Stan rodziny trzy osoby. Brakuje mamy. Mama pojechała do pracy. Brawo. Sądzę, że jesteśmy bardzo, bardzo kreatywni. I raduj się. Moja córka Adrianna jest fantastycznie piękną dziewczyną z talentami aktorskimi. Bardzo, bardzo ją kocham. Jak usłyszę jakąś muzykę, muszę od razu zatańczyć, bo nie wytrzymuję. Jestem po prostu muzykalna. Mój syn Aleksander posiada talenty manualne. A lubię składać biodzikle. Są takie części i powstaje z tego robot.
Mam swoją firmę szkoły przetrwania. Szkole ludzi, którzy chcieliby walczyć z własnymi fobiami, którzy chcieliby przeżyć jakąś przygodę. A ludzie lubią adrenalinę. Z uwagi na charakter mojej pracy i także mijamy się z moim mężem dosłownie w drzwiach. Pracuję w firmie ubezpieczeniowej. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń. Są to szkolenia z asertywności, z technik pracy umysłowej, z autoprezentacji, kreatywności. Myślę, że zadanie otrzymam ja. Tak mi się wydaje. Wcale bym się nie obraziła. Monika z listy nagród Chwili Prawdy wybrała fantastyczną zmywarkę Whirlpool Szósty Zmysł. Sławek – komfortowy samochód. Alek – wieże stereo i gry komputerowe. A Adrianna – nowoczesne meble do swojego pokoju. To jest pan Piotr Tomczak. Proszę bardzo. O rany. To był wstęp do konkurencji. Tak, tak, tak. A teraz zaprezentujemy wam właściwą konkurencję. Przyglądajcie się dokładnie, bo to jest wasza konkurencja. Zadanie polega na strąceniu przy pomocy skórzanego bata 10 balonów przymocowanych nicią do poprzeczki. Zawodnik strzela z bata do balonów z odległości 2,5 metra. Balony należy strącać pojedynczo. W przypadku zaplątania się nitek, na których zawieszone są balony, zawodnik musi podejść i rozplątać je bez zatrzymania czasu konkurencji. Czas na wykonanie zadania – 1 minuta. Zadanie uważa się za wykonane, gdy zawodnik strąci wszystkie balony lub balony pękną. Zadanie uważa się za niewykonane, gdy po upływie 1 minuty wszystkie balony nie zostaną strącone. Jest to zadanie dla Sławka. Przypominam, tydzień na przygotowanie się do tej konkurencji. Do zobaczenia w studiu. Konkurencja bardzo męska i niebezpieczna. Obok mnie pani Ewa, mama Sławka. Oglądała pani przygotowania, próby? Tak. Jak mu to szło? Widziałam próby. Pobity był, ale, ale sądzę, że na pewno wygra. A państwo, czy również sądzą, że Sławkowi uda się wykonać to trudne i niebezpieczne zadanie? Rozpoczynamy nasz konkurs SMS-owy. Na dole ekranu znajdą państwo wszelkie informacje na ten temat. SMS-y już w tej chwili można wysyłać. Muszę państwa przyznać, że konkurencja jest dość hałaśliwa. Ciekawe, jak rodzina Sławka zniosła 7 dni ostrego strzelania. To pytanie będę mógł zadać już za chwilę, bo w studiu Chwili Prawdy rodzina państwa Jegierów z Olsztyna. Batman od bata oczywiście, od mistrzowskiego posługiwania się tym przyrządem, chociaż tego mistrzostwa nie było na początku, o czym też świadczą twoje ręce. Są rany, to jest jedna z większych ran, tu jest druga. O reszcie, reszty nie pokażę. Reszta zakryta. Reszta jest zakryta. Początki były bardzo trudne, z tego co wiem. Tak, tak. W ogóle jak zacząłeś, przy pierwszej prezentacji próbowałeś jakąś taką dziwną techniką strzelania od dołu, prawda? Dokładnie. Okazało się, że to zupełnie do niczego nie służy. Ona jest bardzo niebezpieczna, ta technika. Ona w tej technice, ja mogę dostać batem w twarz, że tak powiem. I to była zła technika. Mhm. Ogromny huk. Ogromny strzał. Na jakiej zasadzie się to odbywa? Odbywa się to na takiej zasadzie, że bat musi wykonać cały obrót, czyli będzie tu widać, on nad głową. Nad głową cały obrót wykonuje i wtedy jest potężne uderzenie, a końcówka ma ponaddźwiękowy
Końcówka przekracza prędkość dźwięku. Dokładnie. To zobaczmy w takim razie teraz film. Zapraszam do oglądania. To jest tylko kawałek ręki. Zaoszczędzimy widzom widoku pleców i klatki. Spokojnie, spokojnie. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że... Wynagrodzę ci to, kochanie. Na drugie nie masz szans. O kurczę. To stres. Myślisz, że nie masz nic. Każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to. Prawdziwego mistrza można poznać w sytuacji, kiedy pomaga mu jak. Motyw bata się pojawił? No? Na razie nie, ale ma się pojawić. Jestem gotowy. To jest twoja naprawa, Batmanie. Start! To jest to, co lubię. Jeszcze raz. Ani strojów, ani babki. Nic nie ma. Co ja teraz zrobić? Wchodzą się goście, wszyscy włączają się w działania. Przyjaciele, rodzina. Sami Państwo widzieli, to wcale nie jest bezpieczne zajęcie, ten niesamowity strzał z bata, czy cały czas macie w uszach ten dźwięk? Tak, było to na tyle stresujące wręcz, czy uciążliwe, że dzieci, jak widać było, rzadko brały udział w samych próbach, z uwagi na to, że nie były w stanie fizycznie, psychicznie znieść właśnie odgłosu tych strzałów. Ty musiałaś wziąć urlop? Tak. Sporo jeździsz, tak. Sporo podróżujesz. Tak, wzięłam urlop, ponieważ to akurat jest konkurencja, która wymagała ciągłej obecności drugiej osoby, więc... Opieka żony miałam. Bardzo się przydała, domyślam się. Oczywiście. Okłady były skuteczne, rany schodzą. Zajmujesz się szkołą przetrwania, survival?
Tak jest. Po polsku się mówi survival? Tak jest. Mhm. Czy to się w jakiś sposób przydało? Bardzo się przydało. To było, dla mnie to była nowa umiejętność, która na pewno mi się przyda w survivalu, czyli w organizowaniu imprez dla innych firm. I tutaj było właśnie pokazane takie ekstremum. Dla mnie to już było zupełnie ekstremum. Schodziłem z liny i musiałem uderzyć tym batem, co naprawdę jest niebezpieczne, ponieważ w jednym ręku musiałem utrzymać swoje ciało, a w drugim dopiero strzelić z bata. Proponuję, żebyśmy teraz zobaczyli nagrody. Zapraszam. Przypomnę. Monika Zmywarka. Sławek Rodzinny Samochód Skoda Fabia Sedan. Alek, wieża stereo oraz gra komputerowa Orientalne Noce. Adrianna, meble do pokoju dziecinnego. Nagrodą w programie jest oferowana przez Skoda Auto. Rodzinna, bezpieczna i nowoczesna Skoda Fabia. Zapraszam cię do siebie. Rozpoczyna się twoja konkurencja. Zapraszam. Przypomnę, zadanie polega na strąceniu przy pomocy skórzanego bata 10 balonów przymocowanych nicią do poprzeczki. Zawodnik strzela z bata do balonów z odległości 2,5 metra. Balony należy strącać pojedynczo. W przypadku zaplątania się nitek, na których zawieszone są balony, zawodnik musi podejść i rozplątać je bez zatrzymywania czasu. Czas na wykonanie zadania 1 minuta. Czy wszystko się zgadza? Tak, wszystko jasne. Wszystko jasne. Już niedługo rozpocznie się bardzo trudna i niebezpieczna konkurencja. Jak się zakończy, zostańcie z nami. Witam Państwa po przerwie. Obok mnie Sławek Jegier. Bat i 10 balonów. Tylko 1 minuta na strącenie tych balonów. Konkurencja za chwilę się rozpocznie. W związku z czym kończymy nasz konkurs SMS-owy. Prosimy SMS-ów więcej nie przesyłać. Sławek, rozumiem, że potrzebujesz chwilę na rozgrzewkę. Tak. Bardzo proszę. W momencie, gdy usłyszysz gong, zaczniemy odliczanie czasu. Sławek, to jest twoja chwila prawdy. Super było. Gratuluję.
To są wasze nagrody. Na 100%. Taki stres. No, mamo. Tak, proszę. Możemy zejść jeszcze raz? Woda. Jeżeli kocham się. To jest wszystko dla mnie. To chyba największa radość i największa satysfakcja, kiedy w programie wygrywają wszyscy. Tak się zdarzyło dziś i tak, mam nadzieję, jeszcze zdarzy się wiele, wiele razy. A co będzie w przyszłym tygodniu? Zapraszam. Za 7 dni. Chwila prawdy.